Chwała Bogu. Chciałbym dzisiaj pokrótce w mocy Bożej opowiedzieć takie małe świadectwo, jak ja doszedłem do kwestii, że w ogóle jeszcze takie uwolnienie demonów, a to jest oczywiście za mało, i jak doszedłem, że wierzący potrzebują uwolnienia od demonów. I chciałem się podzielić troszeczkę, mam nadzieję, że to, co powiem, wielu ludzi otworzy oczy. Wiele osób dzisiaj jest nieuwolnionych. Wiele osób przez lata zmaga się z grzechami, zmaga się z atakami, zmaga się z opresjami, zmaga się z fałszywymi myślami. Mają głowę rozbieganą po 10 tysięcy tematach, nie potrafią usiedzieć na miejscu. Ciężko jest im się modlić, nie czytają Biblii, nie rozumieją Biblii. I wydaje im się, że te rzeczy wynikają z ich upadłej natury. Natomiast w rzeczywistości jest to zupełnie związane z demonami. I pozwólcie, że przez następne ponad 10 minut spróbuję w szybkim, jakimś telegraficznym skrócie to przedstawić. Mamy dzielić się świadectwem, jest napisane, że zwyciężyli diabła przez krew baranka i słowo świadectwa swojego. Mam świadectwo uwolnienia, mam świadectwo uzdrowień, mam świadectwo zbawienia, ale dzisiaj chciałbym się podzielić typowo świadectwem uwolnienia. Jestem protestantem w Duchu Świętym, tak się nazywam, ciszokowcem łamane przez charyzmatyk i jestem nim od przeszło grube 10 lat. Grubo, grubo więcej. I muszę powiedzieć, że kiedy patrzę na moje chrześcijaństwo, kiedy zaczynałem, to zaczynałem od zera. Zanim jeszcze się nawróciłem, czytałem trochę Biblii, bo Bóg mi kazał czytać Biblię, bo się modliłem, jeszcze go nie znałem, albo mi kazał kupić Biblię i czytać, i Bóg mnie poprowadził. Kiedy patrzę przez całe moje chrześcijaństwo, przez te 15 lat, bo tak mniej więcej, ponad 15 chyba będzie. Ponad 15 będzie lat. To pamiętam, że moje początki były chwalebne i ten moment, kiedy się nawróciłem, był super. Dużo mi rzeczy spadło z piersi. Otrzymałem pokój od Boga, później się ochrzciłem w Duchu Świętym. Zacząłem usługiwać, Bóg mnie używał w uzdrowieniu, Bóg mnie używał w modlitwie. Stałem się człowiekiem, który pochłaniał Biblię. Czytam Biblię czasami i to nie mówię, że się chwalić, ale to jest to, co po prostu mój duch był spragniony. Mój duch był, może powiedzieć, martwy dla Boga. Przed nawróceniem, a kiedy się nawróciłem, czytałem Biblię przez dziennie minimum były takie momenty 8 godzin dziennie. Czasami siedziałem w nocy, lampka zapalona, a ja czytam Biblię po prostu, prawda? Godzina druga, trzecia, czwarta, czytam Biblię. I kiedy się nawróciłem, zacząłem poznawać Słowo Boże. Później miałem różne tam rzeczy, przewały. Później w kościele się okazało, różne rzeczy były. I również zaczął mnie atakować szatan. Zaczął mnie atakować diabeł. W nocy czasami mnie atakował, czasami w dzień atakował. Atakował mnie w różny sposób. Diabeł mnie atakował przez... Gdybym popatrzał wstecz przez 15 lat, więcej niż 15 lat, musiałbym powiedzieć, że diabeł mnie atakował praktycznie wszystkim, co możecie sobie gdzieś tam może wyobrazić. Byłem atakowany myślami, byłem atakowany fizycznie przez diabła, byłem atakowany przez diabła, przez ludzi, którzy, wiecie, chcieli po prostu i też fizycznie czasami zaatakować i tak dalej. Byłem atakowany w różny sposób. Byłem atakowany przez zarówno wierzących, jak i niewierzących. Ale chwała Bogu, że mogę powiedzieć świadectwo, że przez te 15 lat diabeł nie zdołał nic zrobić. Byłem atakowany przez satanistów, robili czarny przed dzień za dniem i Bóg przez to się przebił i Bóg pokazał, że to jest, Bóg to zniszczył. Jestem dzisiaj cały zdrów. Wyszedłem z różnych ataków szatańskich, mogę powiedzieć tak jak Daniel,
bo w jaskini lwów to jest nic. Tak jak trzech młodzieńców trafiło do pieca, rozgrzanego siedmiokrotnie i nic im się nie stało, to tak ja dzisiaj wyglądam. Jestem zdrowy, jestem normalnie myślącym człowiekiem, jestem osobą, która służy Bogu. I powiem wam, kiedy tak patrzę, to podróż z Bogiem była bardzo ciekawa. Bóg wielokrotnie mówił różne rzeczy mi, pokazywał mi rzeczy, które normalnie bym nie wiedział. I to mi pozwoliło zwyciężać wszelkie ataki, które diabeł do dnia dzisiejszego zrobił i wszelki inny atak, który by chciał zrobić ewentualnie. I powiem wam, przełomowe rzeczy z mojego życia. Przełomowe moje rzeczy z mojego życia to było pierwsze, było zbawienie. Drugie, oczywiście pierwsze jeszcze przed zbawieniem była modlitwa. Modliłem się do Boga jak potrafiłem. I Bóg mnie już przygotowywał, możecie nie wierzyć, za czym się nawróciłem. Ja go jeszcze nie znałem, ja się po prostu ogólnie modliłem, Boże, pomóż mi i tak dalej, i tak dalej. Później pierwszym przełomowym momentem było zbawienie. Drugim przełomowym momentem, szokującym, potężnym momentem, bo kiedy był ochrzczony w Duchu Świętym, Duch Święty zaczął potężnie usługiwać, zaczął się modlić na językach, Bóg mi pokazywał, modliłem się o dary duchowe. Widziałem wielu ludzi uzdrowionych, po prostu i tak dalej. Bóg mnie przygotowywał, ale po drodze jeszcze to, co ja, wiecie, idziecie do kościoła i są wielkie braki w kościołach dzisiaj. Innym przełomowym momentem było, kiedy diabeł mnie zaczął atakować, zaczął się uczyć, jaki jest mój autorytet w Bogu. Zacząłem używać imię Jezus, zacząłem używać krwi Jezusa, zacząłem modlić się na językach i demony po prostu musiały się wynosić. Zacząłem poznawać Słowo Boże. Bóg mi pokazywał czasami, widziałem wizję ataku, coś mnie atakowało, Bóg mi pokazywał. Kiedyś, pamiętam, atakował mnie jakiś demon i przez cały dzień był ten atak. I te rzeczy mnie dużo nauczyły, bo używałem imienia Jezus, używałem krwi Jezusa, a ten demon w jakiś sposób próbował się ukrywać, był uporczywy. I powiem wam, modliłem się do Boga i Bóg mi pokazał imię tego demona. Kiedy powiedziałem imię tego demona, atak prysnął, jak kiedyś robiliście pewnie bańki mydlane, byliście małymi dziećmi, to ten atak prysnął, tak gdyby go w ogóle nie było, a była presja cały czas, prawda? Więc mogłem przeprowadzić przez tego typu rzeczy. Wyszedłem z takiego pieca rozgrzanego. Przeszedłem przez ten piec. Nigdy mi się nic nie stało. Nigdy nie byłem u lekarza z powodu ataków. Nigdy mi się nic nie stało. Ja bym próbował atakować, tak powiedziałem, nie wiem, co jeszcze mógłby, ja się śmieję zawsze z diabła, mówię, widzisz wszystko przeciwko mnie, próbować uderzać i nic nie mówi zrobić. Jesteś cieciem i jeszcze gorzej na niego mówię. Chciałem dać Bogu chwałę przez to i powiem wam, przełomowymi rzeczami w moim chrześcijaństwie, pomimo, że byłem ochrzczony w duchu, pomimo, że mówiłem na językach, pomimo, że widziałem ludzi uzdrowionych, pomimo, że widziałem, kiedy się wstawiałem, Bóg zaczął robić cuda, znaki. Kiedy się wstawiałem, modliłem się na językach, Bóg robił cuda różne. Krok za krokiem. Bóg robił różne ciekawe rzeczy, różne niesamowite rzeczy. Moja podróż z Bogiem jest niesamowita. Można film nakręcić albo napisać wielką książkę, ale powiem wam, następnymi przełomami, które przyszły, to była walka duchowa, bo walka duchowa to nie jest modlitwa na klączkach i rączki i oczka zamknięte. Modlitwa walki duchowej to jest modlitwa, która się przeciwstawia diabłu. I zamiast być atakowanym przez długi okres czasu, używasz walki duchowej, używasz autorytetu, który masz i diabelski atak jest zbity. Wielu z was miało atak duchowy, ale myśleliście, że to z wami się coś dzieje. Nawet nie wiedzieliście o tym. Niektórzy z was, co trochę jechali do lekarza, zaczęli coś, wiecie, nie rozpoznaliście. Ale ten walka duchowa była czymś, czego się nie nauczyłem w kościele, nikt mi nie nauczył w kościele, ale nikt mi nie powiedział, że jest walka duchowa. Nigdy w życiu nie chodziłem z żadnymi sztandarami. Nie chodziłem z żadnymi sztandarami, nie wywijałem sztandarami, a walka duchowa jest dla mnie realna,
działa do dnia dzisiejszego. To jest jedna kwestia, to był następny przełom. I kolejny przełom, który przyszedł, kiedy zaczęli się angażować w walkę duchową, to przyszły kontrataki. Diabeł jest mściwy. Kiedy wstawia się braci i siostr, on będzie próbował, do tego ważne jest, kiedy się wstawia się kogoś, aby zakryć się krwią, aby związać wszelkie reperkusje modlitw. Nie bać się tego oczywiście, ale diabeł jest potworem mściwym. Kiedy porządnie oberwie, to próbuje się mścić i różne ataki takie złośliwe, dziwne robić. Więc kiedy zaczęli się wstawiać, przyszły kontrataki, diabeł mnie atakował, bo się kogoś wstawiałem i tak dalej, ale widziałem dużo cudów. Diabeł nic nie mógł zrobić. I kolejnym takim krokiem w moim życiu, bardzo ważnym rzeczą, było, że kiedy się intensywnie modliłem, to widziałem, że coś ze mnie wychodzi. I wiem, że to nie byłem ja, to nie był Bóg, przecież ze mnie nie wychodził, ale coś ze mnie wyłaziło, kiedy była moment tego intensywnego, nie wiem, czy się kiedykolwiek stawialiście tak mocno. To, kiedy była taka presja, kiedy moc Boża była, coś ze mnie wychodziło czasami. I ja po prostu, no ja to widziałem, ale jakoś nie mogę zajarzyć, co to jest. I tak jak mówiłem, do walki duchowej doszedłem sam, do uwolnienia doszedłem tak, że Bóg mnie prowadził, pomimo że ja nie widziałem tego. Tak jak powiedziałem, denerwowałem się Derka Prince'a, że mówił, że chrześcijanie mogą mieć demony. Jak to czytałem, to wrzeszczałem po prostu na to. Pamiętam, to jest moje świadectwo, mogę powiedzieć. I tak jak mówię, kiedy się modliłem, Bóg mi pokazał, znowu Bóg po naturalny sposób. Przyszedł i pokazał mi ludzi, którzy się zajmują uwolnieniem. Zamówiłem książki, zacząłem je czytać. Kiedy czytałem książkę, która mówiła o uwolnieniu z katolicyzmu, pamiętam, jak czytam linijki i pamiętam, natrafiłem na imię demona i poczułem się źle, poczułem, że zaraz wymiotuję i coś na przykład ze mnie wyszło. I ten demon się tam krył. Kiedy indziej byłem w pracy i Bóg mi kazał cały dzień pościć, nic nie jeść, nic nie pić. To było tylko, Bóg mówi, rób tak po prostu i zobaczysz. No więc robiłem, przychodziłem do, kiedy miałem okazję, szedłem do toalety, zwilżałem moją twarz, żeby nie było widać, że poszczę. I kiedy minęło dużo, dużo godzin, usłyszałem tylko imię katolickiego świętego, to się nazywa Jan, i czułem, jak to wychodzi ze mnie. Byłem nawrócony wtedy już grube, duże, duże lat. I kiedy zacząłem czytać ich książki, zacząłem rozumieć, dlaczego tak jest, zacząłem rozumieć, skąd się biorą demony. I pamiętam, momentem kluczowym dla mnie, wy dzisiaj macie, że możecie jechać na przykład, nie wiem, jest jeden kościół dziesiątkowy, Krotoszyn. Ja nie wiem, nie znam tych ludzi, ale oni robią takie uwolnienie. Ja nie mogłem, nikt nie wiedział na temat uwolnienia. Nikt nie mógłby. Każdy by się modlił na języka, każdy by ogłaszał uzdrowienie, każdy by się modlił po swojemu, ale oni nie wiedzieli. A więc któregoś dnia, pamiętam, ściągnąłem z internetu na takiej stronie, po angielsku było masowe uwolnienie, a gościu się nazywał Win Worley. Win Worley, bo go poprowadzić do uwolnienia, on był, wiecie, jakiś, ja nie chcę na ten temat mówić, bo nie mam czasu. Możecie się poszukać, kto to jest. I pamiętam, zapuszczam ten kawałek jeden raz, zapuszczam ten kawałek drugi raz, słyszę, ludzie się tam drą, no ale ja siedzę i modlę się, wyznaję tam, wiecie, jak on powiedział, żeby znać grzechy, łamać klątwy, i za trzecim razem, pamiętam, to było to. Pamiętam, że zaczęła się reakcja i zaczęły demony ze mnie wychodzić. Od tego momentu zacząłem to praktykować i powiem wam, że moje chrześcijaństwo poszło do przodu po prostu tak, jakby mnie ktoś na rakietę posadził, a wcześniej jechałem jakimś tam rowerkiem małym, a teraz siadłem na rakietę i poszedłem do przodu. Czuję się lżej, czuję się lepiej odbieram od Boga,